Moi drodzy, w ocenie rzeczywistości Kościoła trzeba być również bardzo roztropnym. W wielu forach internetowych, w książkach pisze się, że kiedy papież Jan Paweł II zrobił modlitwę w Asyżu, w pokoju w 1986 roku, zgodził się, bo są zdjęcia w książkach, w internecie, że na ołtarzu przed tabernakulum był pomniczek Buddy. I wszystko się przypisuje papieżowi i tak dalej. A to się okazuje nasz rodak, polski franciszkanin, którego później w trzęsieniu ziemi, który jeden zginął tam, to nasz. On położył ten pomnik Buddy, pomniczek na ołtarzu. Papież szedł do gotowego. Porobiono zdjęcia, czyja wina? Papieża. No i ci wszyscy, którzy kalumnie rzucacie nieraz na Kościół czy na papieża. Skąd znacie układ? Gdzie o tym wszyscy milczą. Później było wcześniej ziemi głośne w Asyżu. Ten nasz specjalista od Buddy, franciszkanin, zginął pod kamieniami.